co bym zrobił, gdybym zaczynał od początku. Być może pracujesz na etacie, ja bym ten etat zachował przynajmniej przez pierwsze 2-4 miesiące, kiedy robisz dwie pierwsze inwestycje. Dwie pierwsze inwestycje dadzą ci zysk 80 tysięcy. To wystarcza, aby zwolnić się z etatu i mieć spokojnie wynagrodzenie na cały rok, a przez kolejny rok robisz pozostałe 18 flipów. Jak? 18 na raz przy użyciu inwestorów, kapitałodawców, którzy mogą wejść z tobą w transakcję 50 na 50, gdzie ty szukasz nieruchomości, wypatrujesz ją, potem przedstawiasz ją inwestorowi, on kupuje na siebie, potem ty pilnujesz remontu, remontujesz, wystawiasz do sprzedaży i sprzedajesz, a potem zyskiem dzielicie się pół na pół. Jeżeli z takiej transakcji da się wyciągnąć 80 tysięcy, to 40 tysięcy wpada do ciebie do kieszeni i 40 tysięcy wpada inwestorowi. On jest zadowolony, a ty masz pierwsze swoje kolejne 40 tysięcy.